Witam Państwa bardzo serdecznie na kanale i zapraszam na nowy materiał. Dzisiaj kilka słów na temat spotkań naszych samolotów MiG-21R z samolotami duńskimi, szwedzkimi i zachodnio-niemieckimi w okresie tak zwanej zimnej wojny. Historia tych wydarzeń wiąże się bezpośrednio z utworzonym w 1963 roku 32. Pułkiem Lotnictwa Rozpoznania Artyleryjskiego stacjonującego na lotnisku Sochaczew-Bilice. Pułk wyposażony w samoloty odrzutowe oraz w śmigłowce, tutaj można wymienić SM-1, SM-2 oraz Mi-2. Jeśli chodzi o samoloty odrzutowe, to były tutaj samoloty SB-LIM w wersji SB-LIM 1 i SB-LIM 2A, także SB-LIM 2 i LIM 2R. Jednakże tym, co najbardziej nam się kojarzy z tym pułkiem, no to były samoloty MiG-21 w wersji MiG-21R, czyli tej rozpoznawczej. I ku zaskoczeniu chyba wszystkich, nagle w tym pułku, w momencie, kiedy te samoloty znalazły się na jego wyposażeniu, okazało się, że nie bardzo nadają się do wykonywanego do tej pory przez ten pułk rozpoznania wzrokowego i rozpoznania fotograficznego. Wynikało to z dosyć dużej prędkości maksymalnej tego samolotu i prędkości przelotowej, która wynosiła około 750 km na godzinę. No więc przy takiej prędkości ten teren przesuwał się bardzo szybko, no i trzeba było znaleźć jakieś inne rozwiązanie. Pojawiło się wykonywanie lotów w parze, pojawiło się wykonywanie różnych manewrów, natomiast nadal do 1982 roku, kiedy były ważniejsze ćwiczenia, na te ważniejsze ćwiczenia, na rozpoznanie wysyłano samolot SB-LIM 2, którego przeprowadzano, wykonywano zdjęcia. No, miało to niezbyt wiele wspólnego z rzeczywistością. Natomiast kres tym praktykom położono dopiero w 1982 roku, w czasie kiedy dowódcą pułku był major dyplomowany pilot Jan Pliszczyński. Natomiast znacznie lepiej samoloty MiG-21R spisywały się w ramach rozpoznania radioelektronicznego. Loty tego typu pojawiły się w planach działań pod kryptonimem Neon w 1973 roku, kiedy zaczęto je realizować. Natomiast plan prowadzenia tych działań opracowano w grudniu 1972 roku i przesłano go do zatwierdzenia. Był opracowany w formie pisemnej z załącznikiem na mapie. Określał cele, podstawowe zadania, limit oraz sposób ich zabezpieczenia. Dużą część planu poświęcono na sposób współdziałania z lotnictwem myśliwskim i punktami naprowadzania Wojsk Obrony Przeciwlotniczej kraju oraz uzgodnienia z ratownictwem morskim marynarki wojennej. Natomiast załącznik graficzny w formie mapy przedstawiał trasy i profile lotów, obliczenia nawigatorsko-inżynieryjne oraz określał lotniska podskokowe i zapasowe. Według opracowanego planu od września do końca 1973 roku 32. Pułk miał wykonać 30 lotów o kryptonimie Neon. Specyfiką tych zadań było wykonywanie lotów na bardzo dużych wysokościach 7000 do 9500 metrów, podyktowanych zasięgiem specjalistycznej aparatury rozpoznawczej. Ponieważ lotnisko w Sochaczewie położone jest w środkowej części Polski, stąd trasy lotów zaplanowano wykorzystując lotniska podskokowe. Loty miały odbywać się w południowej części Bałtyku nad wodami neutralnymi oraz wzdłuż zachodniej granicy PRL-NRD. Takie usytuowanie tras lotu było podyktowane kierunkiem prowadzenia rozpoznania. Trasy morskie miały obejmować nadbałtyckie państwa NATO, natomiast trasy lądowe Republikę Federalną Niemiec. Pilot w jednym locie odbywał dwa zadania. Start następował z Sochaczewa i po naborze określonej wysokości nad punktem samolot odchodził na trasę w kierunku na dalszą radiolatarnię lotniskową jednego z lotnisk nadmorskich. Tutaj można wymienić Babie Doły oraz Malbork. Po przekroczeniu linii brzegowej pilot zobowiązany był włączyć aparaturę rozpoznawczą, tak zwane rąby, oraz wykonać kontrolne zdjęcie. Po kilku minutach wykonywał zakręt na kurs równoległy do polskiej linii brzegowej.
Lot po odcinku prostym trwał do trawersu wybranego lotniska położonego w zachodniej części Polski. Tutaj można wymienić Świdwin oraz Goleniów. Po zakręcie w kierunku brzegu pilot wyłączał rąby oraz schodził do lądowania na wyznaczonym lotnisku podskokowym. Po wylądowaniu dyżurna służba operacyjna składała meldunek telefoniczny na wyznaczone stanowisko dowodzenia wyższego szczebla. Po przywróceniu gotowości następował start do lotu wzdłuż zachodniej granicy PRL-NRD. Przelot wyglądał analogicznie pod względem nawigacyjnym i rozpoznawczym. Lądowanie w Sochaczewie następowało po upływie około 4 godzin od pierwszego startu. Po zakołowaniu na stojankę pilot składał meldunek ustny i pisemny oczekującemu oficerowi rozpoznawczemu, który następnie był zobowiązany do przekazania wstępnych informacji drogą telefoniczną na stanowisko dowodzenia wyższego szczebla. Tutaj mamy dowództwo wojsk lotniczych, Sztab Generalny Wojska Polskiego. W tym samym czasie służba inżynieryjna rozładowywała kasety z filmami, które zdawano oficerowi rozpoznawczemu, a on przekazywał je do kompanii foto w celu wywołania negatywów. Na tym kończył się lot rozpoznawczy, a rozpoczynał się etap drugi, polegający na deszyfracji danych oraz interpretacji uzyskanych informacji. Proces ten był bardzo złożony i trwał od 5 do 8 godzin. Oczywiście w warunkach pokojowych to było możliwe, natomiast w warunkach wojennych zakładano, że będzie to prowadzone w zupełnie inny sposób i tutaj miała być gotowość takiego meldunku uzyskiwana w czasie od 1,5 do 2 godzin. W warunkach pokojowych sytuacja była o tyle złożona, że trzeba było robić to dokładniej, trzeba było robić to pod kątem szkolenia, natomiast i tak nie udawało się uzyskać pełnego obrazu, to tylko to, co się udało przywieźć z takiego rozpoznania, to i tak było tylko pewnym wycinkiem. W miarę przeszkalania kolejnych załóg oraz zwiększania liczby samolotów MiG-21R, tutaj mówimy o chociażby przyroście ilości tych samolotów w pułku w związku z przeszkoleniem drugiej eskadry na samoloty odrzutowe, dowództwo wojsk lotniczych zwiększało limity roczne specjalnych lotów bojowych, bo tak były określane. Najpierw to było 30, potem 50, potem 100, wreszcie 180. Co kilka lat zmieniano także kryptonimy tych lotów. Najpierw to był, jak wspomniałem, Neon, później Beryl, Argon i tak dalej. Zawsze była to nazwa gazu szlachetnego. W miarę zdobywania doświadczenia opracowywano doskonalsze sposoby wykonywania lotów. Stosowano różne wysokości, kombinowane trasy. Doskonalono także metodykę opracowania rezultatów przez stosowanie nowych, usprawnionych przyrządów do odczytywania. Powstała też całkiem bogata baza danych rozpoznawczych. Każdy z rozpoznawanych obiektów miał swoją dokumentację, która była sukcesywnie uzupełniana. Na podstawie tych danych można było wyciągnąć pewne wnioski odnośnie wyposażenia w sprzęt radiolokacyjny, czas jego pracy itd., itd. Rozpoznanie radioelektroniczne było prowadzone podczas normalnego szkolenia wojsk, zarówno własnych, jak i przeciwnika, oraz podczas szkolenia bojowego. Państwa NATO prowadziły dość intensywne i systematyczne szkolenia bojowe w ramach różnych ćwiczeń. Wówczas nasze jednostki lotnictwa rozpoznawczego stawiano w stan podwyższonej gotowości i wykonywano loty na wezwanie lub planowo co kilka godzin. Takie loty były zawsze koordynowane przez dowództwo wojsk lotniczych i Sztab Generalny Wojska Polskiego. Tak jak się spodziewano, już przy pierwszych wylotach specjalnych w rejon Morza Bałtyckiego nastąpiły próby przechwyceń przez lotnictwa państw obcych. Początkowo były to spotkania na dość dalekim dystansie, od kilkuset metrów do paru kilometrów. Myśliwce przeciwnika przeważnie podchodziły z tylnej półsfery, jednak w miarę upływu czasu spotkania te przybierały bardziej konkretny charakter. Najczęściej przechwyceń dokonywały samoloty szwedzkie, początkowo J-35 Draken, później także J-37 Wigen. Oba typy charakteryzowały się dużą dynamiką, szybkie podejście z tyłu na bardzo bliską odległość, od 5 do 10 metrów, następnie towarzyszenie przez około 3 do 5 minut, połączone z lotniczymi pozdrowieniami, a następnie energiczny skręt w prawo.
zdarzały się przypadki fotografowania polskich samolotów. Można to było zauważyć poprzez odpowiedni manewr Drakena, który w celu uzyskania odpowiedniego ujęcia musiał wykonać pewien stały przechył. Dość często spotykano także duńskie myśliwce, początkowo F-104G, a później F-16A. Pary tych samolotów także stosowały typowe manewry ataku z tylnej półsfery. Każdy z nich po treningowym ostrzelaniu podchodził równolegle do MiG-a, towarzyszył mu przez chwilę i odchodził. Najmniej aktywności wykazywało lotnictwo zachodnio-niemieckie. Zdarzały się także przypadki, kiedy różnego rodzaju działania, które miały charakter taki nie do końca legalny, podejmowali także polscy piloci. No tutaj ten nie do końca legalny to nie chodzi o te próbne ostrzelania, tylko o naruszenie przestrzeni powietrznej. Na przykład w maju 1972 roku podczas wymiany oświetlenia na lotnisku Sochacze w 32 pułk przebazowano na lotnisko Mirosławiec. W trakcie jednego z lotów w dniu 27 maja doszło do naruszenia granicy wód terytorialnych Danii w rejonie wyspy Bornholm przez samolot MiG-21R pilotowany przez kapitana pilota Antoniego Bendera. Incydent ten wyniknął na skutek błędu pilota w nawigowaniu oraz braku należytej kontroli ruchu powietrznego węzła naprowadzania Choszczno, którego nawigatorzy nie nawiązali łączności z wykonującym zadanie pilotem. Ostatecznie brak było oficjalnego potwierdzenia tego faktu, jednak osoby odpowiedzialne za to naruszenie przepisów zostały ukarane. W każdym roku w okresie letnim wzrastała intensywność wykonywania specjalnych zadań rozpoznawczych. Podczas jednego z takich lotów, wykonywanego w połowie lat 70. przez majora Zygmunta Stajniaka, zaistniała kolejna niespodziewana sytuacja. Po wystartowaniu z lotniska Sochaczew, nabrania nakazanej wysokości nad punktem i nawiązaniu łączności z kontrolą Warszawa, pilot skierował samolot na północ w kierunku dalszej radiolatarni lotniskowej Babie Doły. Po kilkunastu minutach zameldował swoją obecność do kontroli Gdańsk, jednocześnie na trawersie dalszej radiolatarni lotniskowej Babie Doły włączył aparaturę rozpoznawczą rąby. Gdy MiG-21R wykonał zakręt i wszedł na kurs równoległy do linii brzegowej, po kilku minutach lotu pilot usłyszał w słuchawkach ostry dźwięk sygnalizujący przechwycenie przez celownik radiolokacyjny samolotu przechwytującego. Jednocześnie na wskaźniku ostrzegawczym stacji SPO-3M pilot zauważył opromieniowanie z tylnej półsfery. Oznaczało to, że rozpoczął się typowy manewr przechwycenia przez samoloty obce. Sytuację tę potwierdzała także wzmożona korespondencja pilotów z punktami naprowadzania w obcym języku. W tej sytuacji major Stajniak wzmógł obserwację, co chwilę spoglądając w peryskop, który umożliwiał wgląd w tylną półsferę. Po minucie zauważył szybko zbliżający się z tyłu samolot myśliwski, który dołączył do MiG-a w odstępie 10-15 metrów. W tej sytuacji major Stajniak zameldował na punkt dowodzenia o zaistniałej sytuacji i kontynuował lot. Przechwytujący samolot, szwedzki Draken, mimo że leciał równolegle z przechwyconym MiG-iem, to aparatura ostrzegawcza nadal sygnalizowała silne opromieniowanie samolotu z tylnej półsfery. Tymczasem towarzyszący z boku Draken w pewnym momencie niebezpiecznie zbliżył się do MiG-a, wykonując głębokie przechylenie tak, jakby chciał zajrzeć do kabiny majora Stajniaka. Była to sytuacja dość niebezpieczna, tym bardziej, że syrena w słuchawkach hełmofonu cały czas ostro dźwięczała. Te kilkadziesiąt sekund spowodowało, że major Stajniak postanowił odpalić mieszczące się w zasobniku rozpoznawczym ładunki pasywnych zakłóceń, czyli uruchomił urządzenie ASO-2i. Wystrzelone pakiety pasków metalizowanych folii prawdopodobnie zauważyli piloci szwedzcy, którzy natychmiast odłączyli się od polskiego MiG-a. Zachowanie Szwedów było oczywiście naganne, gdyż mogło doprowadzić do kolizji w powietrzu. Niestety również polski pilot nieprawnie użył pokładowych środków, gdyż pakiety folii mogły wpaść do wlotów silników Drakenów i co najmniej je uszkodzić. Sprawa ta jednak zakończyła się bez żadnych przykrych następstw, napisano tylko kilka meldunków wyjaśniających. Z przeprowadzonych analiz wynika, że załogi nasze były przechwytywane przez lotnictwo zachodnie średnio co 8-10 lotów wykonywanych nad morzem.
Jednak najbardziej operatywne były działania prowadzone przez lotnictwo myśliwskie Szwecji. No i tutaj było to co drugie przechwycenie. Wynikało to z faktu najbliższego sąsiedztwa, bliskości stacjonowania pułków lotnictwa myśliwskiego, które były w Ronneby i Angelholm. Zdarzały się też przypadki, iż przechwyceń dokonywały samoloty rozpoznawcze, które przy okazji wykonywały szereg zdjęć za pomocą pokładowej aparatury fotograficznej. Fakt taki miał miejsce podczas lotu wykonywanego przez kapitana pilota Stanisława Maciasa. Po dojściu do punktu zwrotnego i wykonaniu zakrętu z przechyleniem 15 stopni oraz wejściu na kurs 235 stopni, pilot włączył autopilota AP-155. Przed nim był prosty odcinek lotu, równoległy do linii brzegowej, po którym miał lecieć około 20 minut. Rąby pracowały bez zarzutu, co sygnalizowały dwie zielone migoczące lampki. Co chwilę pilot słyszał tylko pojedyncze sygnały od aparatury ostrzegającej oraz urywane słowa korespondencji radiowej w obcym języku. Po kilku minutach stacja SPO-3M zaczęła coraz intensywniej sygnalizować opromieniowanie samolotu. Wkrótce nawigator naprowadzania poinformował kapitana Maciasa o zbliżającej się parze samolotów obcych od strony północnej. Jednocześnie SPO-3M informowała o opromieniowaniu samolotu na zakresie przechwycenia, co świadczyło o rozpoczęciu ataku. Po upływie kilkudziesięciu sekund, w odległości około 20 metrów, pojawił się drugi samolot. Był to duński Draken w wersji rozpoznawczej. Duńczyk podszedł tak blisko, że kapitan Macias widział dokładnie twarz pilota i liczne szczegóły wyposażenia samolotu. Pilot po chwili zdjął maskę tlenową i szerokim uśmiechem pozdrowił polskiego pilota, machając mu ręką. Kapitan Macias uczynił to samo, lecąc dalej i nie naruszając nakazanych parametrów lotu. Po wymianie przyjaznych gestów, lecący obok Duńczyk wykonał głębokie przechylenie w prawo, około 80-90 stopni, i lecąc tak przez chwilę fotografował rozpoznawczego miga, po czym gwałtownie się oddalił. Nieco inny charakter miało spotkanie nad Bałtykiem, którego bohaterami byli piloci Luftwaffe. Jak zwykle po uprzedzeniu przez punkt naprowadzania nastąpiło przechwycenie przez parę zachodnio-niemieckich F-104G. Spotkanie nastąpiło w części środkowej odcinka trasy lotu przebiegającego wzdłuż wybrzeża. Po przeprowadzeniu kilku typowych treningowych ataków, jeden z niemieckich pilotów rozpoczął manewr z tylnej półsfery z prawej strony pod małym kątem. Po zakończeniu ataku pilot niemiecki rozpoczął wyprowadzanie, lecz niestety siła bezwładności jego samolotu była nieubłagana. Nie wyrobił się przed polskim samolotem i przeszedł na drugą stronę pod migiem. Tworzył tym nieprzemyślanym manewrem duże zagrożenie grożące kolizją. Na szczęście polski pilot zachował zimną krew. Gdyby zareagował jakimś manewrem, mogło dojść do zderzenia. Były też inne niespodziewane sytuacje z pilotami Luftwaffe, które zarejestrowano podczas tych specyficznych lotów. Trasy powrotne z misji rozpoznawczych były planowane w ten sposób, że MiG po starcie z Goleniowa lub Świdwina z naborem wysokości kierował się kursem północnym. Po przekroczeniu linii brzegowej, po 3 minutach rozpoczynał zakręt w lewo z przechyleniem 15 stopni. Zakręt taki trwał kilkanaście minut, przeznaczonych na rozpoznanie wybranych państw zachodnich w obszarze cieśnin duńskich. Po wykonaniu pełnego zakrętu z kursem południowym rozpoznawano kierunek zachodni, lecąc wzdłuż granicy z NRD. Podczas takiego lotu, po wejściu nad morze, w połowie zakrętu nastąpiło przechwycenie przez parę niemieckich F-104G. Ich piloci jak zwykle przystąpili do treningowych ataków, które prowadzili na zmianę. Czas płynął, a oni pastwili się nad bezbronnym sochaczewskim migiem. Gdy samolot rozpoznawczy osiągnął kurs południowy, koniec zakrętu, i wszedł nad polskie wody terytorialne, jego pilot myślał, że intruzi w tych warunkach zakończą swoje działania, no ale niestety. Dopiero kiedy piloci niemieccy wyraźnie ujrzeli polską linię brzegową i zorientowali się, że już dawno przekroczyli granice wód terytorialnych, natychmiast wykonali zwrot o 180 stopni i odlecieli. W tym samym czasie w pobliżu znalazła się para radzieckich myśliwców przechwytujących MiG-23M, która została poderwana, aby rutynowo pogonić intruzów. Po każdym tego typu locie i spotkaniu oficerowie rozpoznawczy sochaczewskiego pułku wnikliwie oceniali taktykę działania lotnictwa obcego
a także cechy charakterystyczne pilotów poszczególnych państw. Tak opracowane wnioski były przekazywane przełożonym w formie pisemnej i graficznej jako materiał do wykorzystania w szkoleniu bojowym. Spotkania w powietrzu nad wodami neutralnymi były zatem doskonałą formą praktycznego szkolenia bojowego w czasie pokoju dla obu przeciwstawnych stron. Jak widać, zimna wojna nie była wcale taka zimna, a nad Bałtykiem również bywało gorąco. No bo co by się stało, gdyby doszło do zniszczenia czy uszkodzenia polskiego MiGa przez duński albo, nie daj Boże, zachodnio-niemiecki samolot? No cóż, pewnie rozeszłoby się po kościach, ale na pewno nie byłoby to jakoś bardzo przyjemne i bardzo proste do załatwienia. Tak czy inaczej, na dzisiaj z mojej strony to tyle. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować za wszystkie wpłaty, które trafiły do mnie na konto, a które będą przekazane na opłatę za grób szeregowego Eugeniusza Kruczka, który w sierpniu 1944 roku zginął w miejscowości Dys. Informuję również osoby, które oczekują na materiał poświęcony samolotom Su-7 w Polsce, że na drugą część będzie trzeba jeszcze troszeczkę poczekać. Ja się oczywiście będę starał wrzucać coś na temat tego lotnictwa lat 60., 70., 80. w tym czasie. Natomiast o Su-7 jeszcze naprawdę sporo wody w Wiśle upłynie. Natomiast proszę się nie martwić, na pewno ten materiał będzie. Bardzo serdecznie dziękuję za lajki, komentarze. Zachęcam do lajkowania, komentowania. Zachęcam też do subskrybowania, jeśli ktoś jeszcze tego nie zrobił. Wystarczy kliknąć w ten link, w ten przycisk subskrybuj. Obok jest taki dzwoneczek, to również warto w to kliknąć. Dzięki temu będziecie Państwo mogli być na bieżąco informowani o wszystkich nowych materiałach, które, jak widzicie, ostatnimi czasy pojawiają się na kanale prawie codziennie. Zachęcam również do wspierania rozwoju kanału poprzez zakup wirtualnej kawy. Aby to zrobić, wystarczy wejść w link w opisie filmu i to, co właśnie teraz przed chwilą Państwo zobaczyliście, tą taką filiżankę kawy. Z mojej strony to tyle. Pozdrawiam serdecznie. Cześć.